Witajcie drodzy kochani, w dzisiejszym programie ja chciałem opowiedzieć mniej więcej kilka informacji na temat co to jest promieniowanie geopatyczne. A więc promieniowanie geopatyczne występuje pod ciekiem podziemnym, nad ciekiem, który jest pod ziemią. I wówczas osoby, które znajdują się nad ciekiem, czyli mają swoje łóżko w domu, które jest umieszczone właśnie nad ciekiem wodnym, mają jakby zwiększoną ilość bakterii w własnym organizmie. Te bakterie się rozwijają o wiele szybciej jak w jakimkolwiek innym miejscu i po prostu nie jest dobrze spać na cieku, na jakiejś rzece podziemnej, w miejscu, gdzie jest jakaś siatka geopatyczna, jakaś przecinają się żyły wodne. Takie miejsce będzie miało wpływ na nasze samopoczucie, na bóle głowy, będziemy mieć jakieś zachwiania równowagi, możemy mieć również nudności, możemy mieć jakby małą chęć do pracy, musimy iść do pracy, a nie chce nam się nic zrobić po prostu nawet w domu, nie chcemy sprzątać naszego domu. Jak również to promieniowanie geopatyczne ma taką siłę, musicie zrozumieć, że rozwala mury od bloku, jest jakiś blok, czy jest jakiś dom, jest mur betonowy i po prostu potrafi to promieniowanie zadziałać w taki sposób, że jakby przecina jakby nożem daną ścianę i dana ściana po, no nie wiem, po roku, po dwóch, po trzech, po czterech latach po prostu pęka w tym punkcie, gdzie przechodzi żyła wodna. Ona po prostu się rozwala i dany blok może ulec również deformacjom i może być to również groźne dla życia ludzi, ponieważ część ściany danego bloku czy danego domu może po prostu odpaść. A z tego względu tak się dzieje, że to promieniowanie geopatyczne jest bardzo silne i ja po prostu nie polecam stawiania łóżek, robienia domów w miejscach, gdzie jest jakby duże nasycenie żył wodnych, ponieważ to będzie powodowało po jakimś czasie nie tylko wilgotność będzie tam wysoka, ale również spowoduje, że dany mur danego domu może pęknąć. No chyba, że to są domy z drewna, no to wówczas na pewno tak się nie stanie, ale jeżeli to są domy zrobione właśnie z cementu, właśnie z zaprawy murarskiej, to wówczas może ten dom ulec po prostu popękaniu. Co tu dodać? Ja bym proponował Państwu stosowanie odpromiennika mineralnego naszej firmy Energy Aron, który jest bardzo zdrowy. Ten odpromiennik, umieszczając go pod łóżkiem, możemy się trwale chronić przynajmniej 20-30 lat przed tym promieniowaniem. Ja mówię 20 lat, ponieważ jeżeli jest wysokie nasycenie tego promieniowania, odpromiennik się zużyje prędzej. Jeżeli jest nasycenie tego promieniowania geopatycznego mniejsze, no to wówczas on może do tych 30 lat jeszcze dojść, chronić nas, prawda? Także właśnie ten odpromiennik, możecie go zakupić na linku pod naszym YouTube'em i to jest właśnie ten odpromiennik, który Wam polecam. I jeszcze chciałem powiedzieć tak, że to promieniowanie powoduje jakby, jeżeli ktoś ma raka, może mieć wzrost komórek rakowych więcej jak normalny, czyli po prostu rak i jakaś infekcja, grypa, czy angina, czy jakakolwiek choroba powiązana z infekcją, może się po prostu rozwinąć o wiele prędzej na żyle wodnej, jeżeli osoba przebywa na mieszkaniu, które jest zapromieniowane żyłami wodnymi, jak w miejscu, gdzie tych żył po prostu nie ma i gdzie te żyły nie występują. Dlatego właśnie, jak już powiedziałem w poprzednich programach, ważne jest, żeby zawiadomić radiestetę, osobę, która się zna na radiestezji, żeby po prostu przebadać dane mieszkanie, zabezpieczyć dane mieszkanie przed szkodliwym promieniowaniem, jeżeli to już promieniowanie występuje. I w ten czas domownicy danego miejsca po prostu czują się o wiele lepiej, wysypiają się lepiej, dzieci na mnie chorują. Po prostu jest to, taki odpromiennik po prostu służy do tego, żeby po prostu zabezpieczyć całą naszą rodzinę przed szkodliwym promieniowaniem, które ewentualnie mogłoby się pojawić w naszym domu z żył wodnych i z anomalii podziemnych, które po prostu są w danym miejscu. Ja dodam również, że pewien rodzaj skał w Hiszpanii, w Murcji, promieniuje w taki sposób, że niszczy kości u ludzi. A więc jeżeli jest duża zawartość żelaza, jeżeli jest duża zawartość pewnych metali w rudach, które są w skałach, gdzie jest umiejscowiony nasz dom, jest wielkie prawdopodobieństwo, że osoba będzie chorować właśnie na kości, będzie mieć problemy z wapnem w kościach i w ogóle będzie miała bardzo słabe kości.
Dlatego właśnie ten odpromiennik również się nadaje do wzmocnienia naszego kośćca, naszych ścięgien, kości, żeby kości były silne, żeby były zdrowe. Jak również już w poprzednich programach mówiłem, na wzmocnienie kości również się nadaje zmielony sezam, który jest jakby sprażony, a potem zmielony, zmieszany z olejkiem z oliwek. Można taki sezam zmielić w zwykłym mlynku od kawy i wówczas dodać troszkę oliwki i powstanie nam taka pasta, widelcem ją możemy rozmieszać i spowoduje, że nasze kości będą silne i zdrowe. Także drodzy kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Na linku pod naszym YouTube'em znajdziecie aukcję do naszego promiennika, gdzie możecie go zakupić. Jeszcze raz Was stąd pozdrawiam z Teneryfy. Dziękuję za uwagę i do widzenia.